Hej, cześć, siemanoczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Gold i dzisiaj się już wybieramy na ligę. Ligę Pokémon, czyli na elitarną czwórkę, więc no, nasz skład wygląda tak. Ciężko będzie, ale mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Więc do dzieła, trzymajcie kciuki, zostawcie łapeczki, komentarz. No i lecimy z pierwszym z elitarnej czwórki, czyli Jolt. My name is Itsuki i on jest psychicznym trenerem z tego wszystkiego, więc jak nam wyjdzie, zobaczymy. Więc mamy Xantu i Alkoid. Fajnie byłabym go od razu zatruł, ale Psychic niszczy mnie tutaj. Nawet nie miałem takiej możliwości w tym momencie, żeby coś tutaj zrobić. On ma 40 level, więc też nie jest taki Confused Grey. Szaleje. O kurde, ale Thunder Punch położył go. Alpha da sobie radę. Dobra, co jest następne? Jinx. Czyli na Jinxa to jest lodowy Pokémon, więc bym tutaj użył ognia. Zobaczymy, czy moja taktyka pójdzie dobrze w stosunku do Pokémonów przeciwnika. Powinien dostać z pełnej mocy ten Jinx i powinien zginąć na hitach. Ej, jednak nie. Psychic. Żeby mi tutaj teraz nie zdech tylko ogień. Proszę, nie, nie, nie. Och, pół HP. Dobra. Bodings. Więc mamy 2 na jednego. 2 dedy u niego i 1 u nas. Ładnie ogień. Lecisz z tym. Slowbro. Slowbro bym z powrotem zmienił na naszego elektrycznego Pokemona, bo to jest jednak, Slowbro jest Pokemonem wodnym. Wodą psychicznym. Jeżeli dobrze pamiętam. Więc Thunder Punch powinien go całkowicie zniszczyć. O kurde, prawie. Ale ma paraliż. O, pięknie, pięknie, pięknie. Co to miało być? I Thunder Shockiem powinniśmy go położyć. Bo też nie chcę pepeków wszystkich skończyć. Slowbro nie żyje. Okej. Egzekutor. Egzekutora bym użył z powrotem Reda, znaczy ognia. Czuł mi Red w głowie. Red to jest najpotężniejszy mój Pokémon. Więc mamy troszeczkę tutaj ciężko. Ale dajemy radę. Więc jako roślinny Pokémon psychiczny powinien ładnie, właśnie, epicko dostać. Pewnie już będzie po mnie. Tak. Ogień. Papa. No trudno. Dobra, ale Sowa teraz by mogła tutaj zrobić ładne larmo. Tak, bo jeżeli ona poleci flyem, to on psychikiem nie trafi, a fly walnie go i powinien go położyć. Tak, pięknie Sowa. Efektywnie. I masz 37 level. Ładnie, 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 więc no tutaj poziomy wbijamy elegancko. Naxu. Psychiczny Pokémon. Wiecie co? Ja na Naxu wezmę Alphaiora. Alphaiora, albo jak mu tam. Spróbuję go walnąć Thunder Puncha. Confuse Ray. Może nie trafię sam siebie. Jest, nie trafiłem sam siebie, więc pięknie. No nie wierzę, super efektywnie, ale... No nie,
Tylko nie trafi w siebie. No nie, trafi w siebie. Psychic. No to po mnie. Udo jest jeszcze nie gotowy pod tym względem. Red. Dragon Rage. Dragon Rage. Confuse Ray. Dragon Rage. Sam się walnąłem. Surfem. Za dużo Pokémonów straciłem, więc musiałem troszeczkę przyspieszyć. Oj, no ciężko będzie. Dobra. Mamy otwartą dalej drogę. Więc, no cóż. Revive. O, 3 Pokémony straciliśmy, więc nie jest tak źle. Może teraz automatycznie też podleczymy wszystkie Pokémony. Recovery nie. Hyper. Explosion. Full Restore. Nie. Full Heal. Mhm. Dobra, Full Heal to są efekty tylko. Dobra. Explosion. Jeszcze tutaj miałem chyba Hyper Potion. Oj. Trochę szkoda tego Hyper Potiona. A jak się nie mylę, to następny lider to będzie lider z Pokémonami chyba trującymi. Nie jestem pewny. Więc tego się dopiero dowiemy w następnym odcinku, więc nie zapomnijcie łapać w górę komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, cześć.